Platon Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj przedpremierowo przetestujemy sobie nową chromatyczną zadymiarę, która nazywa się Mandy. Mandy zostanie wprowadzona do gry wraz z 16 sezonem. A my w dzisiejszym odcinku przetestujemy jej dwa nowe gadżety, dwa nowe star powery i dwa nowe skiny. O, dużo tego. Więc oglądajcie film do samego końca. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, więc postanowiłem, że dzisiaj wam rozdam 2 razy 50 zł PSC, za które będziecie mogli sobie kupić co tylko chcecie. Zasady chyba wam są już znane. Wpisuj kod Farel do sklepu, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a w komentarzu napisz wesołych świąt Farel. W następnym odcinku ogłoszę wyniki. Jeżeli szukacie pomysłu na prezent, nie zapomnijcie wbić na pixyshop.pl. Tam znajdziecie bluzy, koszulki, kubki oraz gadżety, a do każdego zamówienia dodajemy zdjęcie JJ-ki oraz moje z naszymi podpisami. Moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej. Oczywiście, aby odblokować nową zadymiarę, musimy się udać i kupić karnet zadymiarski i oczywiście 30 poziomów. Więc wiele osób w pierwszy dzień nie będzie miało odblokowanej nowej zadymiary, a ja oczywiście to zrobię, bo jak wejdzie aktualizacja w życie, to ja oczywiście, moi drodzy, kupuję gemy i odblokowywujemy, więc koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek, jak wyjaśniam oponentów pierwszy dzień grając nową zadymiarą. Dobra, dawaj jeszcze 5 poziomów, jeszcze 5 poziomów. Cyk, cyk i proszę bardzo, Mandy, klikamy! Nowa, chromatyczna zadymiara Mandy. Jeśli czujesz niedobór cukru, wpadnij do sklepu z tęczowymi cukierkami Mandy. Pamiętajcie, dzieciaki, nie ma lepszych łakoci niż cukierki Mandy. O, ciekawe, ciekawe. Ja bym chciał, żeby Supercell wypuścił jakąś swoją linię cukierków Mandy i ja bym był pierwszym testerem na polskim YouTube, który by wszystkie spróbował. Więc jeżeli, Dani, oglądasz, to zrób to, please. No to teraz sprawdźmy sobie o niej informacje. Statystyki zadymiarza. Punkty życia 2800 na samym początku. Szybkość ruchu normalna. Podstawowy atak to dozownik cukierków. Mandy strzela cukierkami z dozownika cukierków, a gdy rusza się, zyskuje koncentrację, zwiększając zasięg ataku. Obrażenia 1200, zasięg daleki, szybkość przeładowania normalna. Super atak nazywa się cukierkowy promień. Mandy wystrzeliwuje długą cukrową wiązkę, która przeszywa wrogów i elementy otoczenia, zadając ogromne wyrażenia. Chyba miało być obrażenia. Proszę to poprawić. Obrażenia 2500, zasięg bardzo daleki. Jest to postać o największym zasięgu w grze Brawl Stars. Jest ona łudząco podobna do Lux z Ligi Legend, ponieważ Lux też tak daleko strzela, że jej strzał może lecieć przez całą mapę. Jak widzimy, ona w ręku trzyma taką jakby cukierkową wyrzutnię cukru, tak? No, 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 takie to sobie. Dobra, odbierzmy sobie teraz punkty mocy, aby ulepszyć zadymiarę. O, jestem ciekaw, jakie odznaki trafię. O, wszystko do broka, nieźle. Oczywiście Mandy sobie ulepszmy do poziomu 7. Okej. Jest już poziom 7, mamy okienko z gadżetami odblokowane i przeczytajmy, na czym polega pierwszy gadżet. Karmelizacja. Następny cukierek wystrzelony przez Mandy z dozownika spowalnia trafionych wrogów na 2,5 sekundy. Ładunki na mecz 3. Okej, może być. Ulepszmy ją sobie teraz oczywiście na poziom 9, gdzie już mamy odblokowaną gwiezdną moc, znaczy w sumie możemy nawet wyżej ją odbić. I uwaga, pierwszy star power nazywa się na celowniku. Mandy strzela z cukierkami 20% większą prędkością, gdy jest skoncentrowana. No dobra, dobrze, to na początku, zanim zagramy pierwszy mecz, wejdźmy w arenę treningową, bo muszę coś sprawdzić. Spójrzcie na to, kiedy się poruszamy, nasz atak, no, ma taki zasięg. Kiedy staniemy w miejscu, nasz atak się wydłuża. Wow, i to nawet całkiem sporo. Strzelmy sobie, boom, strzał pierwszy, boom, strzał drugi. Okej, czyli musimy stać, wtedy mamy dalszy zasięg. Zarąbiste, no... Ten cukier tak dosyć powoli leci. Nie jest jakiś mega szybki. No i teraz co najważniejsze. Przede mną, jak dobrze wiecie, stoją moby. Czy uda nam się strzelić i załadować całego ulta? Uwaga. 3, 2, 1, go! Woo! Poleciała tęcza i spójrzcie! Mamy kolejny ultimate atak załadowany. Ponieważ nasz cukier przeleciał całą mapę. Co jest? Coś pięknego. Kiedy... daje ultimate atak, nasza postać staje w miejscu i nie możemy już się ruszyć. No i oczywiście nasz ultimate atak działa z opóźnieniem. Sprawdźmy, ile to mniej więcej sekund na farelowe sekundy. Strzelam. Raz, dwa. No, dwie farelowe sekundy, jak ja to liczę. Mniej więcej mamy opóźnienia, więc trzeba być ostrożnym, kiedy używamy ulta na tej postaci. Ale generalnie wygląda to wszystko kozacko. Mecz treningowy, jedziemy z tematem zadyma. No dobra, zobaczymy, jak tam się spisze na zadymie ta zadymiara. Free candy. Uwaga, boom. 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 Uciekaj, Farel. Badam. No nie,
nieźle. Jeszcze jak dostanę od botów w Brawl Ball, to nie wytrzymam. Raz, dwa, trzy i ulti, 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 boom! Wow, jeszcze raz! Dobra, teraz padłem, ale jak widzieliście, zdmuchnąłem jednym strzałem dwóch zadymiarzy. Boom, uwaga, ulti, ciach! Wow! Było idealnie widać. Akurat zarąbiście mi pokazało, jak mój strzał leci przez całą mapę. Raz, dwa, trzy i uwaga. Gol! No kurczę, to nie będzie wcale takie proste. Ona jest mega prosta do skontrowania, jak używa ulta. Więc tą zadymiarą trzeba będzie się nauczyć grać i najlepiej by było kampić w krzaku, bo mamy dzięki temu większy zasięg. Cyk. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobrze, no i padam od poko. XD. O, nie wbiło mi boty gola, jednak mi boty wbiły gola, nie mam pytań. Cyk, strzał, strzał. Okej, jak auto aimuje, no nawet to wygląda. Nawet spoko się gra tą postacią. Poczekajmy sobie jeszcze chwilkę. Weźmy piłkę. Ja bym chciał zultować tego Colta pierw. Pyk. Raz, dwa. Kurde, padnę. Ult, ciach! Idealny strzał, 3600. Mega fajnie się gra tą postacią. Dobra, mamy dogrywkę na boty, nie mam pytań. Kolcik, dostajesz bombę jedną, drugą. Szelka tu i ult. Tak, wcisnąłem. Mega potężny ma damage, 3600. To jest naprawdę fajny damage, grając postacią na blisko, nie? Piperka miała damage zależny od zasięgu. Tutaj wystarczy troszeczkę poczekamy i zadajemy totalnie mocny strzał. Ja to biorę. Strzelam, ult, poko, pach, dostał 3600. Nie o to mi chodziło, ale... A, nie trafię, trafiłem. Chciałem go na ulta ściągnąć i strzelić gola. Fajny zadymiarz, naprawdę mi się podoba. Dobrze, to teraz odblokujmy sobie do niej nowy skin. Let's go! Nowe przebranie, MC Mandy, ten skin będzie dostępny w sklepie. No to teraz przetestujmy sobie nowy gadżet. Cyk. No i oczywiście Star Power, cyk. Odblokowane. Bierzemy mecz treningowy i zobaczymy, czy ma nowe animacje ta zadymiara. Mamy Bulla w drużynie i zobaczmy pierw, jak wygląda mój podstawowy atak. Tak strzelam normalnie, a jak stoję w miejscu, jestem skupiony. Tak, ten strzał jest o 20% szybszy. Spójrzcie, tak jest szybszy, a tak jest wolniejszy. Faktycznie. Więc spoko, Star Power. Kurczę, 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 chodź tu, wariacik. Nie trafiłem go. Kogo mamy tu? Bull w krzakach, uciekaj. Muszę uważać na niego. Dobra, dostał. I dostanie. Leży. Zabij go. Ult. Bum. Leży. Leży. A! 900 HP. Dobrze, że udało mi się wcisnąć tego ulta. Teraz dopiero się zorientowałem, że mój ultimate atak leci też przez ściany, więc będę chciał kogoś zabić przez ścianę. Uwaga. Nikogo nie ma. Nie ma. Też nie ma. Ale musimy sobie jeszcze przetestować gadżet. Właśnie El Primo wjeżdża. Zwolniłem go. Patrzcie, jak jest idealnie zwolniony i teraz mogę go... Ładnie puszować, leżysz, chamie. I gdzie jest oponent? Nie mam pojęcia. Jest, jest i Rosa. Double kill, boom! Tak, prawie było, prawie double kill. I teraz tak jest. Moi drodzy, dwa razy strzeliłem przez kłodę. Tak, przez kłodę. I zrobiłem dwa fragi. Ta postać jest mega OP. Zobaczycie, jaka będzie zadyma. Ona będzie zabijała przez wszystkie ściany. Coś niesamowitego. Teraz wchodzimy w karnet zadymiarski, moi drodzy, i kupujemy resztę poziomów, aby odblokować ostatnią zadymiarę. I ostatni poziom, magmowa Mandy. Spójrzcie na nią, jakaś piękna. Wow, tutaj nie ma żartów, moi drodzy. I fajna cieszynka też. Oczywiście teraz bierzemy, ubieramy. Proszę bardzo. I spójrzcie, ona leci na tym swoim działku cukierkowym i ma zarąbistą polewę lukrową, która się roztopiła. To jest karmel. To jest karmel z cukierkami. Albo karmel z gemami. Nie no, mocny skinek, naprawdę. Teraz odblokowujemy drugi gadżet. Ciasteczkowe zniszczenie. Następny cukierek wystrzeliwany z dozownika przez Mandy przeszywa wrogów i elementy otoczenia. O kurde. No i twarde cukierki. Mandy otrzymuje 20% tarczy, gdy jest skoncentrowana. Lecimy, moi drodzy, z meczykiem. Zobaczymy, czy faktycznie tak łatwo jest kogoś pokonać przez ścianę. Na środku jest aż 6 skrzynek. To jest ciekawe. Czy jeżeli użyję gadżetu, mogę otworzyć 6 skrzynek. Uwaga, strzelam. Bum. Tak, 6 skrzynek naraz mogę jakby otworzyć. No ale oczywiście mój damage jest na początku za słaby, nie? Weźmy sobie te skrzynki, na pewno mi się przydadzą. 8 zadymiarzy w grze, tam chodzi jakaś pamka, którą mogę trafić. Patrzcie, trafiam ją. Bum!
Nie no, to będzie za mocne. Czy wy to widzieliście? Teraz nie ma żaden sposób, jak uciec na nokaucie, grając przeciwko tej zadymiarze. To będzie coś pięknego. O kurde, ale jest kibel. Raz, dwa, trzy. Odejdź ode mnie, Griff. Nie, Rosa. Uciekaj, Farel. Dobra. Trzech zadymiarze. Pyk, pyk, pyk. Dwóch naraz, ulta. Ciach! Aż dostaję 6000 i on myśli, że mi ucieknie. A, tam się schowałeś, wariaci. Chodź. Raz, dwa. I ultimate attack. Nie widzę chłopa. O kurde, nie dostał. No, naładuj sobie HP, naładuj. 4, 5, dobra. Dobra, będzie mi pił. Nie trafiam. Do końca. Dobra, wychodzę. Nie spodziewałem się tego. Zobaczmy cieszynkę, ona lata na tej swojej miotle, taka niby wiedźma. Mega fajny skin, mi się podoba. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, w komentarzu w skali od 1 do 10 oceńcie nową zadymiarę. Ja jej daję mocne 10 i prawdopodobnie będzie to moja ulubiona zadymiara. Pamiętajcie, żeby wbić do sklepu Pixy, link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, hej!